Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBKI. Znajdujemy się ponownie w Paladinsach i ponownie gramy Inarą. Wiecie co, chyba ten odcinek będzie się nazywał tydzień Inary, jak nie zapomnę. Bo już praktycznie od tygodnia cały czas Inara non-stop. A to wszystko dlatego, że po prostu cały czas trafiam na tanka i akurat Inarą mi się bardzo dobrze gra. Widzę, że Moji bardzo profesjonalnie bot. Bot level over 9000. Fuck. To było bardzo niebezpieczne. Wiele brakowało i bym padł. Udało się ładnie. Ha, on dziwo Kinesa zabiła. Kinesa ma w szoku wręcz. Muszę to przyznać. To jest jeszcze Torvald, którego by się przydało właśnie załatwić. Dzisiaj lecimy scoutem wyjątkowo, nie z Kronosem, ze względu na to, że mój team, jak widzicie, jest dosyć niechętny a propos scoutów. Niestety. Tam Lianka chyba wali. Tak, Lianka, o dziwo. Ale to myślę, że dzięki temu, że ten Moji niestety jest, niestety jest awkiem, tak? To bardzo, bardzo dużo mamy tutaj plusy dzięki temu. No ciężko mi tutaj nie będzie być najlepszym tankiem, przynajmniej w chwili obecnej, prawda? Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Tutaj pójdę na bok, chociaż nie, okej, już tutaj Torvald wrócił. Chciałem właśnie sprawdzić, czy przypadkiem tutaj na flance nie ma. Gdzieś. Tutaj czysto na razie. Ogólnie sytuacja była dosyć napięta w menu i bałem się, że zaraz będzie jakiś troll czy coś tego typu. A na szczęście tak się nie stało. Jeśli chodzi o... Jest tutaj ktoś właśnie z tyłu, Torvald. Właśnie o nim myślałem, że żeby on gdzieś na plecy nie poszedł. Niestety to się stało. Ale cóż. O, pięknie, będzie mapy, super, Moji. Super mapy, Moji. Dziękuję, kolejny załatwiony, jeszcze Lianka. Tak, dobra, dziękuję. Było blisko. Naprawdę było blisko. Dobra, osłonię się teraz. Teraz, albo i nie, ale nie będzie potrzeby może takiej. Okej, pięknie, Torvald zabity. Jeszcze jakimś cudem. Gdzie jest Makoa? Nie wiem. Gdzieś mi uciekł. Makoa przed chwilą. No też będzie mapy, raczej Moji. Dziękuję. Pretty nice, bym powiedział. Quite good. Dobra, i będzie mapy. Makoa. Prawdopodobnie. Nie pozostaje żadnych wątpliwości, tak? Ledwo się udało. A ja sobie przez przypadek wyłączyłem mur z mojej własnej głupoty naprawdę potem. A ten Moji chyba wrócił, tak mi się wydaje znowu. Znaczy tak jak tamci. No tak jak wtedy, znaczy jak w ostatnim meczu, czy dwa mecze temu to było. No i proszę bardzo, załatwione. Naprawdę jestem zadowolony z tego meczu. Znaczy powoli do przodu, ale idzie dobrze. Kronosik teraz, bo raczej wątpię, że jeszcze Death Moral boostować, że nie będzie mi jakoś bardzo potrzebny. Dziwi mnie to wydarcie broń życia, znaczy się u Mif. I tak samo to, znaczy dobra, może zwinność nie, bo zwinność to rzeczywiście u tej postaci jest. W sumie to sama postać jest, sama sobie postać jest zwinna. Enara. Ale dziwny build, nie podoba mi się zupełnie. Nie uważam go za jakiś ultra dobry. Co więcej mogę powiedzieć, no to no tak naprawdę ten Moji zjebał, tak? Że u nich tak zrobił, a nie inaczej. Ciekawy build u tego, jeśli chodzi o talię, w sensie loadout. Kronosa. Będę musiał sobie to podejrzeć potem też. Dla siebie. Bo jest ten Genos. Chyba troszkę zjebał się z tym swoim ultem. Nie wiem, czy przypadek, czy rzeczywiście tak miał zrobić. Znaczy tak chciał zrobić, czy oni się chcieli z Torvaldem zgrać jakoś. Ale troszkę mnie micnął, jeśli mam być szczery, dobra. No to chyba będzie koniec znowu. Nie wiem, co mam powiedzieć, no mecz kolejny z typu easy, dziękuję, do widzenia, wychodzę. Tylko, że dziwiło mnie to, bo mamy dwóch unrankedów u mnie w teamie i dwa goldy chyba jest, przepraszam, dwa goldy i platynkę. A oni mają same goldy plus silvera. I nie licząc oczywiście tego, co się tutaj dzieje z Moji, to no ja byłem delikatnie mówiąc troszkę w szoku, że nas wyrzuciło w takie, a nie inne otoczenie. A tu się okazuje, proszę bardzo, że mimo zielenia tych dwóch unrankedów, z czego jeden totalnie uparł się na damage'a i powiedział, że zupełnie za żadne skarby świata nie weźmie niczego innego. To naprawdę jestem zaskoczony poziomem. Tego, że no jakoś to idzie, tak? Chociaż enemy to no widać jak grają, tak? Także szkoda gadać. Ale ta seryjska bardzo ładnie. Jestem naprawdę zadowolony. Zresztą seryjska to jest platynka, jak śnimy. O, też widzę u niej zwinne dłonie. Ciekawe. Strasznie dziwny build, nie lubię go.
Wolę szczerząc Kauta, jeśli chodzi o tą postać. Ale to z drugiej strony może być też kwestia tego, że no zobaczcie, jak ten Genos leczy, tak? On ich praktycznie nie leczy. Oni już awczą. Tak, mam takie dziwne przeczucie, że ma koła awczy. Może być nawet. Tak. Nie zdziwiłbym się w sumie. Tak, ja mogę wyjść stąd. Wrócić i pchać payload dalej. Okej. Okay. A, Makoa stał. Okej, okay, czyli Makoę można zreportować i chyba Genosa też w tej drugiej rundzie. Makoa Genos report plus Moji report. Kolejne zagranie meczu, no. Nie, żebym był jakoś specjalnie zaskoczony, ale będę musiał chyba kupić skina tego. Jeśli Inara ma oczywiście kosmicznego. Bo wydaje mi się, że nie miałem 20 poziomu w momencie, gdy właśnie... Gdy nią grałem po raz pierwszy tutaj. Zrzućmy to, co tam było. 179 czasu na celu, nic dziwnego. Tak. Kto tam awczył? Na pewno awczył Makoa. Zgłoś opuszczanie zalot klawiatury. Moji. To samo. Kurczę, kto jeszcze stał? Genos czy Lian? Wydaje mi się, że Genos. Jakieś było, wydaje mi się, że Genos, ale nie jestem pewien. Wiecie co, nie chcę zgłaszać niepotrzebnie, więc na razie zgłoszę tylko tą dwójkę. W tym trzecim czasie już zajmą może osobiście tamci. W sensie tam w środku. No nic, moi drodzy. A, właśnie jeszcze. Jedna rzecz. No i nic, no i coś. 14 punktów nowych, więc super. Powoli pniemy się w górę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę. Jeśli macie zrobić z pieniędzmi, dodać no i tak. Jeśli macie zrobić z wolnym czasem, zapraszam was na naszego Discorda. Plus ewentualnie, jeśli nie oglądaliście innych gameplay, to zapraszam was na naszego YouTube'a. Gdyż oglądanie tam jest formą wsparcia. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.